Ja mam kiedyś koleżankę, której mama mówiła, żeby zawsze trzymała nogi razem. No dobra, ale dlaczego matka kazała jej tak chodzić? No bo dziewczynkom inaczej nie wypada. Po prostu przyznaj, że masz traumę i cierpisz na androfobię, co? Fajnie, że masz przemyślenia, wydawali w promocji do karnetu na siłownię. A ty jakie masz przemyślenia? O facetach nie mam żadnych, prawdę powiedziawszy, ponieważ iż nie jestem facetem. Ale przecież mężczyźni, którzy wykazują zainteresowanie moją osobą, nie należą do tych, którzy chcą po prostu obejrzeć gołą babę. Oni chcą się zanurzyć w moich oczach. O, dziecko! Dziecko się urodzi, bo ona może wpaść. A później pozostanie ci już tylko zbudować dom, zasadzić drzewo i ładnie się pomodlić, żeby to był syn. Nagle cały świat wartości staje na głowie. Można, a nawet należy być tolerancyjnym, no ale niech nas przypadkiem ta cała tolerancja nie zeżre, nie?